John'la yesteś? Pełno pułapek. Okej. Trójca się jeszcze nie wycofała. Czegoś tam pilnuje. 6 tygodni i nadal nie wiemy, kto dowodzi lokalną komórką Trójcy. Rozmawiałem z ludźmi w mieście. Oczekują wizyty ważnego gościa podczas Dia de Muertos. Nazywa się Dominguez. Trzeba mu się przyjrzeć. Jestem w drodze. Już prawie. Wybacz, że nie poczekałam. Uważaj. Lara! Rany, popatrz na to miejsce. Warto było prowadzić badania.
Znamy zamiary trójcy. Tak, naprawdę nie chcieli, żebyśmy tu weszli. Dobrze, że były notatki ojca. Widziałem, jak zawalił się na ciebie tunel. Mam rzucić okiem na rany? Nie, nic mi nie jest. Co to jest? To konstelacje. Ta inskrypcja to jakaś zagadka. Różowa ryba. Różowa ryba? I góra ze srebrną koroną. Jest tu jakaś data. Ale coś tutaj nie gra. Wygląda, że ktoś się uszkodził. Może celowo. Trójca dokonała sabotażu? Przeważnie wszystko niszczą. Nie, te uszkodzenia są starsze. Ale kto miałby przy tym grzebać? Lara! Musimy się stąd wydostać! Lara! Nie! Muszę tu mieć! No dawaj! Ruchy! Ruchy! Szybciej! Dawaj! Gdybyś mnie nie wyciągnął, wciąż bym robiła zdjęcia. Wciąż byś tam była, ale nic byś nie robiła. Johna. Hej, chcesz się odświeżyć? Przegrupujemy się w kawiarni. Doktor Dominguez ma tam być w nocy. Brzmi nieźle. Spróbuję to rozwiązać. Sprawdzę, czy ta data ma jakiś związek. Dobra. Różowa ryba, góry ze srebrną koroną. Sprawdzę to. Podobno mają w tym barze naprawdę dobre żarcie. Znam kucharza. Nie jestem specjalnie głodna. Co? Po czymś takim umieram z głodu. Mógłbym zjeść wieloryba. Tam jest. Mamy coś nowego o Dominguezie? Niewiele. Nadzoruje tu wykopaliska trójcy. Ojciec wspominał go w swoim dzienniku. I to nie raz. Jest ekspertem od ruin przedkolonialnych. Mówią, że to równy gość. Pomaga miasteczku. Jak tam noga? Johna, popatrz. To zagadka. To opis drogi. By znaleźć miasto, idź wybrzeżem na południe, póki nie trafisz na różową rybę. Znalazłem coś, co pasuje. To różowe delfiny. Żyją tylko w Amazonce. Dalej idzie to tak. Następnie idź za sercem węża aż do góry ze srebrną koroną. A popatrz na to. To jest konstelacja Hydry, czyli węża. Ta gwiazda jest jej sercem. Wyznacza południowy wschód. Czyli co, południowy wschód od Amazonki? Brazylia? Peru. Peru? No dobra. To ta data z ruin, widzisz? Tu widać uszkodzenia. Ta liczba wygląda jak majańska trzynastka. Ale jeśli to naprawdę jest ósemka, uwzględniając precesję, to... Co? Precesję. Ziemia jest nachylona, więc wraz z upływem czasu gwiazdy pojawiają się na horyzoncie w zupełnie innym miejscu. Rozumiem. W majańskim kalendarzu to 2000 lat różnicy. Wtedy serce węża wskazywało dokładnie na wschód. Więc to dlatego jest w Peru, a nie w Brazylii. Trójca poszukuje w złym miejscu. A dokładnie. Musimy poszukać góry ze srebrną koroną w Peru. Jest tego więcej, coś o jakimś kluczu. Czego poszukuje trójca w ukrytym mieście? Doktorze, znaleźliśmy ją. Tak? Gdzie jest? Też to słyszałaś. Sprawdźmy, gdzie pójdzie. Czekaj, chwila. Będziemy rzucać się w oczy. Spróbujmy się wtopić. Ludzie trójcy są z mojej... Chodź, ściągnę ich posiłki. Nie przeszkodzę im. Nie chcę powtórki z ostatniej komórki, którą zdjęliśmy. Wiedzą, że byliśmy w drugim miejscu. Czyli nici z wolnej nocki.
Gdzie zniknął Dominguez? Nie może być daleko. Musi być gdzieś na dziedzińcu. Tak. Rozejrzyjmy się. Ktoś musi coś wiedzieć. Ej, Sami, jadę się. Chciałam się podzielić. Nie przestawajmy szukać. Na widok tego jedzenia zaczyna burczeć mi w brzuchu. Powinnaś była coś zjeść. Byłam zbyt podekscytowana. Jak zwykle. Młodość marnowana jest przez młodych, złotko. Tak się mówi. Nie ja. Ja mam prawdziwie dziką młodość. Uwierzysz w to? Przyłapali go na piciu z ofrendy. O rany. Jestem pewna, że jako dziecko była równie kłopotliwa. Nie trzeba go karać. Tequila to załatwi. Wypił wystarczająco. Widzisz go? Nie przestawaj szukać. Miałam kiedyś taki. Ciągle na nim jeździłam. Czemu przystałaś? Popłynęłam na Yamatai. Tyle się tutaj dzieje. Chciałbym tu wrócić, kiedy nie będziemy tak zajęci. Patrz, dla mojego ojca. Może mogłabym zapalić jedną dla swojej matki. Właściwie to nie lubię tłoku. Wolisz burzową gwardię, czy nie śmiertelnie? Nie, tu mi dobrze. Johna, jest przy bramie. Posłuchaj, pilnuj, żeby mnie nikt nie śledził. Mogę pokonać tę ścianę inaczej. Zajmę się tymi kolesiami. Czołem, panowie, jak leci? Dobrze. Nie wolno ci iść dalej. Podobno trwa jakaś szalona fiesta z laskami, które mają na twarzach wymalowane czachy. Wiecie coś o tym? To nie dla turystów. Maria mnie zaprosiła, znacie ją? To moja kuzynka. Moja abuela się tu urodziła, panie świecie mi duszy. Chciałem złożyć jej ofiarę, czy to tam się u was robi z tymi kosami. Dobra, wiecie co? Chyba jesteście zajęci. Nie będę wam dłużej przeszkadzał. Róbcie swoje. Dziękuję za służbę i bezpieczeństwo. Nara. Johna, jestem w środku. Dobrze. Przy bramie nie było wcześniej tych strażników. Dominguez musi coś podejrzewać. Przepraszam. Pańskiego przywództwa. Zaszliśmy za daleko, żeby... Pardon? Tak jest. Są gotowi na wszystko. Johna, Dominguez nie dowodzi tylko tą komórką. Chyba dowodzi całą trójcą. Musimy uważać. Lara. Tak, tak, słyszałam. Moja wina.
odpalił pułapkę przy pierwszym wykopalisku. Czekaj. Co jest? Chcę mieć potwierdzenie, dowódco. Koniec zgadywania. Dopilnuję, żeby potwierdzili to wzrokowo. Johna, mogli mnie zauważyć. Spróbuję boczną uliczką. Znajdę inną drogę. Doktorze, ty nie do pańskich ludzi. Nigdy nie można być zbyt ostrożnym. Jesteś bardzo łaskawa. Dziękuję. Powinniśmy iść. A? Dominguez chce potwierdzenia, że Croft tu jest. Masz zdjęcie. Kobieta, rasa biała, po 20. Dotarło. To więc. Znajdę. Dobrze. Nie chcę, żeby ktokolwiek tam wchodził. Ej, wynoś się z mojego biura. Przepraszam. Tylko zamknij za sobą drzwi. W porządku. Nic się nie stało. Biegnij, baw się. To, co znaleźliśmy, nie przypomina niczego, co byśmy znali. Klucz do kolejnej fazy naszego planu. Jeżeli to jest to, będziemy gotowi. Johna, weszli na teren wykopalisk. Jest ogrodzony, a przy bramie stoi strażnik. Znajdę inną drogę do środka. Znalazłem dobre miejsce. Będę obserwował okolice.